jak miałbym wybrać dwa ćwiczenia, na przykład na biceps, bo dzisiaj je wam pokażę, to wybrałbym właśnie te. I dlaczego? Także przejdziemy do pierwszego omawianego ćwiczenia, zginanie przedramienia z sztangielką na modlitewniku bądź na ławce skośnej dodatnie. Do demonstracji tego ćwiczenia wybrałem akurat ławeczkę, bo z modlitewnikami, szczerze powiem, jest różnie. To znaczy nie każda konstrukcja każdego modlitewnika mi osobiście odpowiada. I ten kąt, pod którym jest oparcie, nie zawsze jest na tyle dobrze zrobiony, na tyle dobrze ustawiony, a nie można wyregulować na przykład. I dlatego wybieram ławeczkę, bo ławeczka regulowana, jak sama nazwa wskazuje, mogę pokombinować tutaj z ustawieniem i dostosować do siebie, do swojej długości ramienia, dźwigni, jaką zastosuję i tak dalej. I opieram ramię równolegle na ławce, tak żeby poduszka ławeczki wchodziła dosyć mocno pod pachę. Triceps, można powiedzieć tak dosłownie, przylega do ławeczki i trzymając prosty nadgarstek, czyli nie pozwalam tutaj na wyginanie się w nadgarstku jakieś nadmierne, opuszczam, nie obracając ramienia w żaden sposób w dół, praktycznie prawie do pełnego wyprostu, zostawiam minimalnie ugięte przedramię i dopinam z całej siły, tak jakbym chciał zdusić biceps do środka, czyli zbliżam oba końce bicepsa do siebie. Można to tak sobie zwizualizować. Zduszam z całej siły, przytrzymuję i powoli rozciągam. Jestem w ogóle zwolennikiem ćwiczeń ze sztangielkami, jeśli chodzi o ramiona. Jeśli chodzi o bicepsy, to wybitnie. Zdecydowanie bardziej wolę niż sztangę. A jeśli miałbym wybierać, to właśnie ćwiczenia jednorącz, gdzie mogę skupić się na oddzielnie jednej i drugiej ręce. Kontrolowany ruch, prawie pełny do pełnego rozciągnięcia i mocne dopięcie. Jeżeli prawidłowo się zaangażujecie w to ćwiczenie, przyłożycie się do każdego powtórzenia, a nie na zasadzie byleby wymachać odpowiednią ilość powtórzeń i iść do domu, to gwarantuję wam, że można wykonać tutaj 8, 10 ruchów z odpowiednim ciężarem i bicepsy czuć niesamowicie dobrze. Wcale nie jest to ćwiczenie stworzone tylko do małych obciążeń i dużej ilości powtórzeń, jak to kiedyś się teoretycznie myślało. I teraz pokażę wam małą modyfikację, którą też lubię, jeśli chodzi o tą wersję. Teraz na drugie ramię. Zginam dopięcie, obracam na chwyt młotkowy, opuszczam młotkowo i obrót. Zgięcie. Opuszczam, obrót. Można też wykonać to w drugą stronę, czyli zginam młotkowo, obracam i opuszczam normalnie. Zginam młotkowo, obracam i opuszczam normalnie. Obie wersje są tak naprawdę warte uwagi. Obie wersje warto wypróbować. Dodatkowo mocno pracuję przedramię, ramienno-promieniowy mięsień, mięsień ramienny, czyli dopełniamy, można powiedzieć, tej pracy ramienia wszystko w jednym miejscu, wszystko na jednym ćwiczeniu, w jednym ustawieniu i z tym samym handlem nawet. A więc wykonacie na przykład 3 serie, w każdej serii stosując troszeczkę odmienny ruch zginania, i gwarantuję wam, że bicepsy będą przepracowane porządnie. To jest moje pierwsze ulubione ćwiczenie na biceps. Okej, drugim moim ulubionym ćwiczeniem na bicepsy, jakbym miał wybrać, to lubię sztangielki, uwielbiam. Ale lubię też wyciągi i dobrą pracę na wyciągu ramion. Ciężko mi czymś zastąpić. I wcale nie jest powiedziane, że wyciąg musi być ćwiczeniem lżejszym, czy ćwiczeniem, w którym nie da się robić progresji ciężaru, czy ćwiczeniem, które nie może kształtować naszych mięśni i powodować ich wzrostu. Także wszystko zależy od naszego zaangażowania, progresywnego przeciążenia mięśni, mechanicznego napięcia tych mięśni, regeneracji całego procesu. A tak naprawdę, jeżeli użyjemy dobrze wyciągu, to jesteśmy w stanie wykonać super pracę.
I jednym z takich ćwiczeń jest zginanie jednorącz znowu ramienia na wyciągu dolnym, ale stojąc przodem do wyciągu i bardzo blisko tego wyciągu. Czyli jakby im będę stał dalej, pamiętajmy o tym, od wyciągu, tym działająca dźwignia będzie mi upraszczać zadanie. Im stanę bliżej wyciągu, czyli bliżej ciężaru, bliżej środka ciężkości, tym ta praca będzie cięższa i ten moje zaangażowanie bicepsu będzie bardziej spotęgowane. I teraz pokażę wam, o co mi dokładnie chodzi. Wyciąg dolny, uchwyt. Drugą ręką trzymam się stabilnie maszyny, wyciągu. Ramię przy tułowiu, prawie wyprostowane w stawie łokciowym. I zginam mocno, starając się zdusić z całej siły biceps, dopiąć go u góry. I powoli prostuję praktycznie do prawie pełnego wyprostu. Ale nie tracę napięcia, nawet na dole. Spięcie, zatrzymanie, rozciągnięcie. Nie używam pracy tutaj całego ramienia, czyli nie zadzieram niepotrzebnie w tym momencie, akurat w tej wersji, ramienia w górę. Mógłbym to zrobić przy innym ćwiczeniu, ale tutaj nie jest to nam potrzebne. Sama praca mięśnia dwugłowego ramienia. Dopięcie, powrót. Im bliżej, pamiętajcie, staniecie wyciągu, tym praca będzie intensywniejsza. Im dalej stanę, tym jest łatwiej. Zmienia się zupełnie kąt pracy ramienia i zmienia się też odległość ramienia, dźwigni od ciężaru. Dopięcie, rozciągam. Dopięcie, rozciągam. Macie dwa ćwiczenia, które tak naprawdę możecie zrobić łączone, możecie zrobić oddzielnie, ale warto zrobić na jednej sesji treningowej. Czy one spowodują, że akurat wasze bicepsy się ruszą i zaczną rosnąć i zmienią się całkowicie? Tego nie wiem, nie obiecuję wam. Ja osobiście wybieram zawsze ćwiczenia te, które bardzo dobrze pasują do mnie i które ja bardzo dobrze czuję, a nie kieruję się tym, co jest modne, czy co robią inni. Owszem, spróbować tego, co robią inni, to jest jedno, ale nieudolnie kopiować to jest zupełnie co innego. Więc spróbujcie. Nieudolnie nie proponowałbym, czyli postarajcie się, żeby technika była dobra i zaangażowanie wasze w serię było na jak najwyższym poziomie. Ale przy okazji szukajcie swoich wersji. Dlatego napiszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione ćwiczenia na biceps. Być może znajdziemy coś ciekawego, innego, nowego. Dowiemy się o nowych opcjach. A może po prostu lubicie klasyczne zginanie ze sztangą, zginanie ze sztangielkami i koniec. I tak reagują wasze bicepsy najlepiej.